włączaj. No, Martuś. Ole profi. Co, foteczka? Nie. Włącz Bluetootha. Włączyłam. I schowaj telefon. I zaraz będziemy gadać. No i dobra. I schowaj telefon. Wywieczniki takie masz. Ja tu wieje kuplera. No ciekawe jak będzie w czasie jazdy. Ja nie miałam nic fajnych duży. Ja też nic nie mam. Nic nie kazałeś. Czekoladę mam gdzieś schować. Jaką czekoladę? Zadzwoń do Martuś. Niestety nie rozumiem. Do której? Do żony czy do żonki? Zadzwoń do Martuś. Przepraszam, do kogo chcesz zadzwonić? Martuś. Do którego z tych kontaktów? Mariusz Bilicki, Mariusz Gres Białystok, oj, czy nie, Mariusz nie, Suska nie, MT-07 Giżycko, chcesz zadzwonić? Chcę zadzwonić do Martuś. Przepraszam, który z kontaktów o nazwie Mariusz? Martuś Fabiszewska. Ojej, z tym Googlem. Oto kontakty zawierające imię Mariusz. Mariusz Bilicki, nie. Mariusz Gres Białystok, Mariusz Suska, 7 Giżycko, Mariusz Maslanka Tri-City 300. Dawaj jeszcze raz. Zadzwoń do Martuś Fabiszewska. Przepraszam, do kogo chcesz zadzwonić? Marta Fabiszewska, ojej. Dzwonię do Nimax Pasym chce. Nie. Zadzwoń do Martuś. Dzwonię do Martuś Marta Fabiszewska. No nareszcie załapał. Ojej. Z kółeczkiem będziesz musiała odebrać raz. Nie dzwoni. No jak nie dzwoni? Masz? No musi grać. Naciśnij kółko. Halo? No jesteś, dobra, siadaj, jedziemy. Ojej. Ale za chory ten pieśnik, co? Nie jest tak źle. Jak już ruszymy, to już będzie dobrze. Co? Ale leciutka jesteś. Jadam tylko kilka platków. Ja nic nie jadłem, więc chętnie bym coś zjadł. O, patrz, nagrywają nas. Najgorzej, że nie mamy tego korniaka na tablicę. O. Dobra, szybę. No fajnie. Nareszcie. Taki pierwszy wyjazd, co? O, cześć. Blady pojechał. A, krótkie rękawiczki ubrałeś? Krótkie, lekkie, wszystko. Czerwone. Z tego pasa tylko. Mówisz lato w końcu? No, lato. Powiedzmy. Ale to szybko chodzi, wiesz? Co? Aż dziwnie. Tamta srebrna inaczej chodziła. Może tak, troszeczkę. Oj, ten iRide to taki wkurzający. Który masz klasę? A, ten... Krzeskę? Jaki? Nie, to ten z tym zdjętym tym, dobra. No... Nie, bo kolory mamy takie same, ciężko poznać, który to który klas. X-Race'a założyłem. No nie wiem jak tu podgłośnić teraz, jakbym chciał Cię podgłośnić.
A bo tu się nie da kręcić tym? Tutaj nic się nie da. Wszystko robisz głosowo niby, ale podgłośnić się nie da. Taki pilocik jest w zestawie, ale go nie zamontowałem, bo trzeba go przykleić gdzieś w motorze. Ale zgadnij, znalazłem ten ring do tankbaga. Gdzie było? Na strychu, w kartoniku, ale co zrobiłem na strychu, to strach tam wracać. Bardziej poznam, że dziwka będą jechały. Paliwo jest? Jest. Mogiemy jechać. Oj, ojka. Ale fajnie w ogóle, co Martuś, na motocyklu? Superowo. No, kurde, po prostu. Wolność w ogóle, fajnie tak. Ja jeździłem przecież tą tenerką, ale to nie to samo. To zupełnie inaczej jest. Zupełnie inaczej. Taki motocykl jedzie, gdzie ma jechać i jest komfortowo bardziej, w sensie nie podskakuje. No jak w tych twoich ciuszkach? Ale wyglądasz kozacko, powiem ci. Nie wiem, jak siedzę, na razie jest mi wygodnie, no. Rękawiczki też na razie jej pasują. No ja mam te troszeczkę za małe, wziąłem oczywiście. Jak ja bym czegoś za małego nie wziął, to by było święto. Piona brachu. To mi po szyi wieje. I w ogóle tutaj... Ale widzisz, 12.46, dlatego jestem głodny taki. Tobie też wieje? Czy co? Kasku wieje u ciebie też? Nie, niespecjalnie. Kto się układa? Czy co? Szybka tak ci się układa, ta od kasku, że wieje w ciebie? Tak, o, teraz mi nie wieje. Teraz mi nie wieje. A teraz wieje. Bo mi wieje właśnie też, no. U ciebie wieje? Tak. A w ogóle dobrze mnie słyszysz, jeśli chodzi o głośność? Na razie jeszcze cię rozumiem. Myślę, że jak będziemy jechać szybciej, to nie będę nic rozumiała. Aha. Bo jakość połączenia nie jest zbyt taka, wiesz, czysta, nie? Tak. Nie widać mojej twarzy. A szybka jak wygląda ta złota? Tam pasuje, co? Ale twoja szybka? No, tak, no. Zajebiście wygląda. Powiem ci, śmiesznie jak przez telefon rozmawiamy, bo ten, takie opóźnienie jest. Jest opóźnienie, no. Że słyszę cię z tyłu, tak, jak najpierw światła, mówisz. Tak, to ja słyszałam, co mówisz. Jak co? Jak staliśmy na światłach, to słyszałam najpierw ciebie na żywo, a potem w kasku. A nie wiem, w ogóle jakoś mi prawa słuchawka nie działa, albo gdzieś mam źle założoną. Weź coś pogadaj. Gadam. No, tylko w lewej słyszę. Ja sobie tak głośno trochę. A prawej nie słyszę. Stała jeszcze policja na Wójtowie? Nie wiem, jechałem tak szybko, że nic nie widziałem. No byś na pewno widział, bo było skrzyżowanie zablokowane. To nie było. Ja czytałam, że ktoś zasłabł. Co, jedziemy przez Szczytno, czy jedziemy najpierw do Rucianego? Możemy przez Szczytno, ja też. Jak wytrzymasz się z jedzeniem, to spoko. No, ja nie jestem głodna, więc możesz jechać na Szczytno. To pojedziemy tutaj najpierw. Chociaż tutaj roboty drogowe gdzieś są. A nie wiem, na którym odcinku, czekaj. A, tam kawałeczek przed Pasymiem. Czemu ciśniesz, tak? Czy ci się układa? Nie, no próbuję go ustawić. Ustawić do siebie, ale na przykład tak, jeździć z blendą, ja nie umiem jeździć z blendą. To no już ja muszę sobie radę, podnieść, nie umiem z blendą jeździć. A jak masz tylko białą, tak? Białą, no. Mi to się w głowie trąciło, jak miałam blendę. Nie, umiem spoko, a weź jeszcze coś powiedz. Jeszcze ci powiem, że jak ja miałam blendę, to mi się w głowie kręciło, ale wiesz, tej szybce jest super, nie? Też niby przyciemniona, kurde... Ciekawe. Ciekawe ci świat. Ojo, no, jedziemy? Halo? What the tu?
Jakbym miał pilocika, to bym mógł sobie podgłośnić. Którędy się jedzie na szczyt, no teraz? Prosto, tam. Tam? A tu jest pokazane... Nie jest pokazane. Na pewno tam na Szczęsne? No tam, no. No dobra. Nic nie jedzie za nami, to pani chwilę poczeka jeszcze. Czyli starą drogą mam jechać. No tak, chyba, no. Ale ten... jak patrzę w lusterku, jaki mój kombinezonik ładnie odki porównany z twoimi robakami. No weź, przestań. Ja moje robaki to już wiesz. Ja już mam parę nowych, ale większość to jest... no. Sprzed 5 lat. Ale co, może też wymienisz kombiak, co? Nie, nie ma hajsu. Nie było taki drogi chyba przecież, nie? Ale ty fajnie wyglądasz w tym swoim. Ja na razie nie wymieniam swojego. Nie ma hajsu. No to. Na motocykl trzeba nazbierać. Ja bym chciał kupić motocykl jakiś. No tylko ciekawe co? No nie wiem, no coś tam znajdziemy. Może być nawet taki Tracer 7, też fajny. Też trochę słaby, jak mamy w dwójkę jeździć, jeszcze z młodym w kuferku. No nie? No może, no. Przyjadę zaraz z Tracery 9, będzie demówka, pojeździmy, zobaczymy jak się tym jeździ. Czy MT9? Ja to chyba MT9 bym wolał. No to chyba ja też, no. Ale trzeba pojeździć, zobaczyć. Na pewno nie tenerkę. Tenerka nie dla mnie, chociaż fajnie wygląda, tak jak teraz jest robiona ta założonymi tymi wszystkimi rzeczami, to całkiem fajnie. Co, pojedziemy ich powyprzedać? No tu jeszcze nie ma jak. Będziemy mogli sobie zrobić zdjęcie w tym, w rzepaku gdzieś. W rzepaku? Jak ja tu dawno nie jechałem. Oni w ogóle jakoś tak dziwnie jadą. Patrz, jak ładnie dom sobie ktoś postawił. Czekaj, nastawię nawigację może? Albo nie, nie nastawiam. Ciekawe, czy by się nie włączyło. Nie przeszkadza ci to, ono gdzieś co wyświetla? Wyświetla teraz mi mapę. Co ci wyświetla? A. Mapę. Po nie prostu, przeszkadza ci to, jak jedziesz? Jak co? Nie przeszkadza ci w skupieniu się na jeździe? Trochę tak. Na razie trochę mnie denerwuje jednak. Bo wszystko nowe w ogóle, wiesz, i w kasku nie mogę się odnaleźć. No. Ja ci powiem, w moim kasku normalnie jakbym go od zawsze miał, tego, że mnie poliki cisną. No, nic mi nie gniecie, nie ciśnie, jestem bardzo zadowolona. To mi się jeszcze ułoży, no. Kurde, ogólnie to z tą obsługą tego urządzenia, ale tego iRide'a to jest do dupy, bo nie mogę klikać na telefonie. Chciałbym klikać na telefonie, a nie mogę. Wiesz, nawet jak włączysz tą aplikację, co widzę mapy Google'a, to nie mogę. Jest napisane, żebym klikał na ekranie w samochodzie. Ale nie wiem, mogę tu klikać. A na głos połowy nie reaguje, kurde. Jednak szum wiatru, coś tam swoje robi. Dobra, jedziemy może, co? No jedzie. Pojedę, można przeskakiwać. O, tu jak ładnie patrz. O, tu kiedyś byliśmy, a? Na wczasach. No. No dobra, pojechalibyśmy. Ale powiem ci, kombiaczek wentylowany tak nieźle. Tak? Dobrze dmucha? Te dziurki gdzieś tam wiewa, tak no. Ale no, dzisiaj jest, ogólnie to jest zimne powietrze. Ale teraz i tak się bardzo poprawiło. Jest dużo cieplej. No, to zimno nie jest, nie jest zimno, nie, ale... ale czuć, że gdzieś tu zbiera, nie? Po południu się zrobi. Będzie cieplej w sensie. No, będzie cieplej, nie będzie cieplej. Będzie bardziej pochmurno. Po południu? Tak. Nie, chyba. Tak, o 13 ma być pochmurno bardziej. Znaczy nie będzie padało, ale mniej słońca. Ciekawe, ile w telefonie bateria wytrzyma na takim użytkowaniu. No, uważaj. Nawet sam Bluetooth, nie? No. A ja mam w ogóle nawigację. Ja mam wszystko. Bluetooth, nawigację, Wi-Fi. Wszystko podłączone. No, ciekawe, ale wziąłeś tego? Wziąłem. Później podłączymy.
O, jedziemy nareszcie. Oj, hamujemy, ale pachnie rzepakiem. O, pachnie, nie? No. Dokładnie, jeziorko. Tutaj w ogóle, jak normalnie była droga, to nie było widać tego jeziora, a teraz to nagle się zrobiło, że jest. Nic nie było, no. Kurna, jaki ruch, co? No. O, jak miło. Dziękuję. Ruch to będzie przetworzyć białym jak. Wolne. O, jeszcze jeden. Ostatnio na motocyklu to siedziałam, jak jeszcze Piotr był w brzuchu, nie? No. Dawno temu. Nie, to był tam miesiąc sobie. Gdzie byśmy pojechali wtedy na rybę i z broną? No kurde, gdzie na rybę? Nie pamiętam, gdzieśmy jechali. No on tam na... też do Rucianego. Pamiętasz tu rybę tam złapujesz? A, no jo, bo tam dojechał brona. To ja byłam w swoich ciuchach motocyklowych wtedy, bo się brzuch nie mieścił. Masz rację, no. To było... kiedy to mogło być? Wrzesień? To było przed wakacjami, czy po? Kurde, no dawno temu już, o, naprawdę. No, to ja od września albo od października, nie, we wrześniu byliśmy na wakacjach, nie? Tak. Nie, we wrześniu nie, chyba wcześniej. A może i we wrześniu, już nie pamiętam. No to dawno nie jeździłaś, co? A jak czujesz tutaj w ogóle, jak ci się siedzi na tracerku? Dobrze, no, chociaż mówię, bo ja wolę 900 ze względu na to, żeby łatwiej się trzymać. Tutaj? Ten ma nieporęcznie... no nieporęcznie wywoł na rączki, no. A. Za blisko siebie, za blisko pod tyłkiem. A ja wolę rękę z tyłu bardziej trzymać. Aha. No tutaj to już cię prawie nie słyszę, ty. A teraz już... o, teraz lepiej. Jesteś? Jest, no. Ale dzieje. No tak. Weź powiedz, czy też mnie słyszysz jeszcze, rozumiesz? Jeszcze cię rozumiem, tak. 130. Piona, bracia. To tak ta duża szyba nie za specjalnie tutaj dużo daje. Jak szybciej jadę, to kask troszeczkę wibruje. I... ale ja mam takie podobne odczucia, ale to może od wiatru. Że kask ci wibruje? No. Chyba, od wiatru, no. A chciałem powiedzieć, że kask mi wibruje od wiatru i... ten iRide w środku tak podskakuje, wiesz, tak się rusza, że nic na nim nie widać, po prostu bardzo się drży. Tak, ten na oku to masz? No, tak kask się rusza mocno. Takie wibruje po prostu, nie? To masz ile? 80 no. Na godzinę to jest spoko, ale... o, drogę jak ładnie zrobili. No robią tutaj, wiesz, w wielu miejscach będzie... będą roboty drogowe. Tenerką tu wracałem z Sadka, z tego poligonu, co byłem ostatnio. Fajna droga w zasadzie tutaj teraz, bo ona donikąd nie prowadzi, za specjalnie ludzie tędy nie jeżdżą. A czemu tak mówisz? No bo... tam trendy niby mają jeździć. Jeżdżą, nie wiem, jakąś inną pewnie. No dobra. O. Siódemeczka. No, schamuje. Ale tylko koło radaru. Bo nie mamy... nie byłem nigdzie i nie mam żadnej wlepki. Tragedia. Tu ładnie w ogóle. Jeszcze roboty drogowe. Ciekawe jakie. Kozacki jest, Marku. Twojego jeszcze przygotuję te robaki. Nie, zostaw. Tutaj zaczek szybko brzydko umyłaś. Jeszcze mazaki są. No wiesz ty, co teraz mi to mówisz, jak już ścierka brudna. No.
Widzisz, jeszcze musisz na mokro powinnić. O, teraz to żeś rozmazała, chyba brudna była. Gdzie? To już matka. Nie udało się. To weź tam wytrzyj suką, co? Wszystkie zużyłeś już. Kiedy ty zużyłeś zużyć? Było pięć. Ale możesz tą, co nos wycierałem. No to weź, tak. Mi tu się gile rozciapkają. Nie, moje gile to dobrze ściągają robaki.